No siemanko, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kosmonautów i kosmonautki, bo dzisiaj będzie wideo specjalnie dla Was. Pokażę Wam, jak wykręcić takie wyniki jak nawet 11 000 APY. Przecież to jest szalone, to na pewno jest jakiś ponzi. Skąd się bierze ten yield? Jeśli nie wiesz, skąd się bierze ten yield, to Ty jesteś na pewno tym yieldem. Na pewno, to jest ponzi. Nie no, żarcik. Ten yield się po prostu bierze z autocompoundingu, dlatego że nie musimy ręcznie restaykować, w sumie, restaykować swoich asetów. Tylko pokażę Wam aplikację, która robi to za Was. Nie wszystkie asety niestety można tak podkręcić, ale nie wszystkie akurat trzeba tak podkręcać. Także nie przeciągając, oczywiście, zapraszam na intro! Ok, więc na początek pokażę Wam taki, który powinniście już znać. Połączmy się tylko właściwym portfelem, chyba to jest ten. Więc jeśli staykujecie Evmosa, to możecie sobie wejść na Disperse Network. Disperse Network. I tutaj jest opcja Compound. Jeśli to sobie włączycie, to wasze nagrody ze stakingu tokena Evmos będą automatycznie restakowane, czyli zamiast tego 500 APR, będziecie mieć 11 tysięcy APY. To jest APR, to jest wzięta średnia z ostatnich 7 dni. To znaczy, zależy od platformy, ale zwykle to jest 7 dni, a APY to jest wzrost roczny. Dobra, i tutaj jest tak. Minimum stake to jest 10 fmosów. Minimum reward auto compound 0,1 fmosa. Czyli musi być przynajmniej 0,1 fmosa, żeby restakowało nam to automatycznie. W ogóle ja tu mam w ogóle taki mały ten, ten stake. Nawet jednego fmosa tu nie mam. Nie, mam dokładnie jednego fmosa, bo tu mam pół i tu mam pół. No i z tego względu, że nie mam tu tego minimum, no to muszę to robić ręcznie. Więc klikamy tu, reinvest. Bo mamy. Prawie 100% nagród do odebrania. Jeśli chodzi o Keplera, to tutaj jest akurat fajnie, bo możemy z dwóch delegatorów dać reinvest raz. Ale jeśli chodzi o staking evmos na Metamasku, no to tam niestety jest to trochę utrudnione i jeszcze to trzeba robić pojedynczo. Dobra, mamy restake'owane, więc teraz już mamy prawie dwa EFMOSy tutaj w stakingu. Dobra, ale teraz Wam pokażę taką aplikację, którą możecie zastosować również na innych asetach z ekosystemu Kosmos i możecie je tam sobie auto-compoundować. Tą aplikacją jest Restake. Restake działa w ten sposób, że po prostu podłączamy się tutaj naszym portfelem. Ja teraz mam tu akurat Lum Network włączony, ale... Wejdźmy sobie na przykład na kosmos. Tu mamy Cosmos Hub, klikamy Change Network, i tutaj jest widać wszystkich naszych walidatorów. Ja akurat używam jednego. Tutaj mam 10 atomów, i tutaj, jak kliknę ten Enable. To właśnie włączy sobie ten auto-compounding. No i po to, żeby to zrobić, to trzeba dać pozwolenie na operowanie naszymi środkami przez tego walidatora. Więc w sumie nie dajemy pozwolenia tej aplikacji tylko walidatorowi, bo to jest opcja, którą walidator może włączyć dzięki właśnie tej aplikacji. Ale po to, żeby to mogło działać, to trzeba dać właśnie pozwolenie walidatorowi, żeby on mógł używać tej aplikacji. Dlatego najlepiej jest wybrać takich Legitnych walidatorów, jak ja na przykład mam tutaj Swiss Staking, żeby oni się po prostu nie zawinęli z Waszymi środkami, ale to się raczej rzadko zdarza. No i tak, i tutaj musimy wpisać ilość, jaką dajemy im pozwolenia. Ja nie wpisuję żadnej, czyli jest unlimited i to pozwolenie jest na rok czasu, i po roku czasu po prostu będziemy musieli tutaj zatwierdzić, żeby odnowić to pozwolenie. Więc dajemy enable, potwierdzamy tutaj na naszym keplerze. Approve. I czekamy na zatwierdzenie. Dobra, wskoczyło. OK, możemy zamknąć. Teraz możemy sobie zmienić na przykład, nie wiem, Osmosis chyba tu jeszcze mam na tym portfelu. Na pewno powinienem mieć. Tak jak widzicie, tych asetów jest tutaj dość sporo. Mamy Osmosis. Wchodzimy na Osmosis. Change network. I tu również się pojawi walidator, którego używam. Mam fręca. Daję enable. Tutaj jest również wszystko to samo i enable restake. Podpisujemy transakcję i cierpliwie czekamy. Problem jest wtedy, gdy macie tego Keplera podłączonego pod Ledgera I tutaj jest konkretna instrukcja. Trzeba tutaj instalować jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś narzędzie i tak dalej. Ja akurat mam to szczęście, że Keplera nie mam podłączonego pod Ledgera, bo z tym Ledgerem to różnie bywa, także na Ledgerze tylko środki, które trzymamy długoterminowo. Jak trzeba przy tym gdzieś grzebać, albo coś robić, klikać i tak dalej, no to Ledgera nie polecam. Dobra, sprawdźmy sobie, czy możemy dać jeszcze coś, może Juno? Juno, Change Network, mamy Juno, mamy pół Juno tutaj. Dajemy również Enable Enable Restake, zatwierdzamy na naszym portfelu i niech się tutaj to mieli, tak jak widać to jest taki mniejszy portfel i może wypadałoby coś do niego tutaj doładować ze względu na to, że są fajne promocje na rynku. Proszę bardzo, tak to wygląda, mamy Atoma 8 dolarów, Torchain 2 dolary, kawa nawet się dość dobrze trzyma, Osmozis... 70 centów, KD na 40, o tutaj można dokupić sobie troszkę. Secret Network wczoraj trochę doładowałem, Juno również bardzo tanio. Ten Akash jak tutaj sobie dobrze radzi, coś tutaj się może dzieje na nim. Loom Network, tak samo tutaj szaleje. Na kondeksie podobno mają być jakieś airdropy niedługo. I widziałem, że też jest nowy airdrop jakiejś nowej sieci. Nie wiem, czy dzisiaj nagram, czy jutro nagram, ale niedługo jakiś airdrop się pojawi. Ostatnio mało airdropów, ale coś tam powoli zbieram i jak zbiorę sobie taką fajną paczkę, to wam to nagram. Może jutro, może dzisiaj, nie wiem. No dobra! Także re-stake, jeśli chcecie Ristake'ować i autokompoundować wasze nagrody na długoterminowych pozycjach w ekosystemie kosmos, to to jest właśnie aplikacja, gdzie to możecie zrobić. I tutaj, tak, mamy podany czas, jak. Szybko z jaką częstotliwością są restakowane te nasze nagrody. Tutaj mamy APY 93%. Chociaż na tym Juno to chyba powinno być wyższe APY po autocompoundingu. I tutaj jeśli byście chcieli go odłączyć, to klikacie Manage i tutaj Disable Restake. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy jakieś głosowania, ale to już jest przegłosowane. I grancy to są te grancy, które właśnie wydaliśmy tutaj na danej sieci. Także za każdym razem będziemy musieli zmienić tę sieć. No trochę to jest słabe moim zdaniem. Powinniśmy mieć podane tutaj wszystkie te grancy, żebyśmy mieli no wszystko na, na, na dłoni elegancko podane, bo tak to to musimy szukać i patrzeć, gdzie tutaj włączyliśmy ten auto compound, gdzie nie włączyliśmy jeszcze go. Jeśli wejdziemy sobie tutaj w Explore, to mamy wypisane wszystkie te sieci i możemy zobaczyć, ilu walidatorów tutaj wspiera w ogóle ten auto compounding. Jeśli mamy zaznaczone na zielono, to znaczy, że możemy próbować tutaj zbustować te swoje środki, a jeśli mamy taki czerwony, no to raczej marne szanse, żeby tutaj coś jeszcze doklepać. O, Crypto.com tutaj jeszcze jest na zielono. Desmosa można sobie wrzucić, Evmos oczywiście, Loom Network, MIM, Resistance, Secret, Regen, Rizo, no jest tutaj trochę tego, także jeśli chcecie boostować swoje nagrody ze stakingu, to sprawdźcie aplikację Restake. Link oczywiście będzie w opisie, a ja tymczasem się zawijam nabroić coś na jakiejś innej sieci. Wam życzę wspaniałego dnia, zostawcie jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, jo!